Zapraszam na kolejne spotkanie z Haftem Historycznym. W dzisiejszym odcinku opowiem o Stanisławie Augustie Poniatowskim, ostatnim królu Polski i wielkim księciu litewskim. Postać króla od momentu wstąpienia przez niego na tron aż do dnia dzisiejszego budzi wiele kontrowersji. Jedni uznają go zdrajcą narodu polskiego, który doprowadził do podziału i rozbiorów Polski, inni zaś, mimo ówczesnej sytuacji w kraju, twierdzą, że był najwybitniejszym polskim politykiem. Nie budzi wątpliwości fakt, że był to człowiek wykształcony, obdarzony licznymi talentami, a do tego doskonale przygotowany do objęcia władzy. Jeszcze przed swoją koronacją zaplanował i spisał swój pogląd na nową politykę państwa. Na początku swojego panowania wykazywał, że jest godnym i mądrym władcą. Był niezwykle lubiany na salonach zarówno w kraju, jak i za granicą. Warto wspomnieć, że Stanisław August był przystojnym mężczyzną, co powodowało zachwyt i zainteresowanie nim wielu kobiet. Był faworyzowany przez carycę Katarzynę, z którą żył w doskonałych stosunkach. Długie panowanie Poniatowskiego to pasmo wielu zawirowań historycznych. W kraju nastaje kryzys. W 1768 roku zawiązuje się Konfederacja Barska, która domaga się detronizacji króla i zniesienia praw politycznych nadanych wyznawcom prawosławia i protestantyzmu. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Zasługą Stanisława Augusta Poniatowskiego było niewątpliwie zwołanie Sejmu Czteroletniego oraz uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dwa lata później nastąpił drugi rozbiór Polski, a po upadku powstania kościuszkowskiego w roku 1795 dochodzi do trzeciego rozbioru. W tym samym roku król został zmuszony do abdykacji wyjazdu do Grodna. Stanisław August Poniatowski zmarł w 1798 roku w Petersburgu. W Zamku Królewskim w Warszawie, w gabinecie marmurowym, w centralnej części tuż nad kominkiem, wisi reprezentacyjny portret Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obraz został namalowany przez nadwornego włoskiego malarza Marcello Baciarelliego w 1768 roku. Na portrecie Stanisław August Poniatowski został uwieczniony w stroju koronacyjnym, co podkreśla jego godność i status społeczny. Portret tak bardzo spodobał się królowi, że zażyczył sobie wykonać kilka replik. Jedna z nich znajduje się w Krakowie w Sukiennicach. Jednak obraz ten jest mniejszy niż oryginał i ukazuje postać króla tylko do kolan. Warto przyjrzeć się bliżej i omówić wspomniany strój koronacyjny. Stanisław August Poniatowski ubrany jest w srebrzysty kaftan ze złotymi galonami, srebrzyste spodnie i długie buty. Plecy okrywa czerwony aksamitny płaszcz haftowany 34 złote orły i oblamowany gronostajowym futrem. Na ramionach króla widnieje brylantowy łańcuch orderu Orła Białego. Pierś przepasana jest błękitną wstęgą. Na szyi na pomarańczowej wstędze zawieszony jest krzyż orderu Orła Czarnego. Na płaszczu na ramieniu przypięta jest brylantowa gwiazda orderowa. Do boku król przymocowany ma miecz ceremonialny z rękojeścią w kształcie głowy orła, a w ręku trzyma regiment ze złotymi orłami. W części praktycznej dzisiejszego spotkania planowałam zaprezentować wykonanie ozdoby, inspirując się brylantową gwiazdą orderową widoczną na obrazie. Niestety gwiazda nie zachowała się do dnia dzisiejszego, a szczegóły na obrazie są mało czytelne. Dlatego wykonam gwiazdę orderu świętego Stanisława biskupa i męczennika, pierwszego orderu ustanowionego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
przede mną wydruk orderu, który będę haftowała. Zaczynam od przygotowania dwóch medalionów. Jeden medalion złoty i drugi mniejszy to będzie medalion srebrny. Odmierzam średnicę obu medalionów jeden ma 6 cm i 6 mm i zacznę od tego większego. Wykorzystam złotą skórkę. I teraz tak, odmierzam promień, czyli 3 cm i 3 mm. Narysuję najpierw okrąg. Ja od razu wytnę. Jeden medalion już jest. Teraz będę wycinała drugi. Zmierzę najpierw, ile ma średnicy. Cztery i sześć dziesiątych, czyli promień będzie 2,3. No, tutaj się powinno zmieścić. Też od razu wytnę. Mam już dwa medaliony. Teraz będę mogła je
kolejno ozdabiać. Zacznę od medalionu złotego. Na ten wydruk nałożyłam siatkę, na której będę odrysowywała medalion teraz złoty. Chodzi o to, żeby zaznaczyć kontury i wzór, który będzie tutaj haftowany. No dobra, najważniejsze już mam. Teraz jak wygląda nanoszenie wzoru na medalion. Przykładam siatkę na medalion. I teraz po śladach, które zaznaczyłam, rysuję po prostu na skórze. Rysunek na medalionie poprawiłam dodatkowo flamastrem, także żeby był widoczny. I teraz przygotuję bajorek, którym będę haftowała tutaj te wzory. Muszę odmierzyć 12 części. I teraz jakiej długości? Wezmę kawałek nitki, po prostu przyłożę do jednego z wzorów. I utnę najpierw jeden element.
I teraz 12 takich elementów wytnę. Tutaj kawałek musiałam niestety obciąć bajorka, ponieważ jest zniszczony i no niestety nie mogę takiego elementu wykorzystać. Także na bajorek trzeba bardzo uważać. To już było fabrycznie zniszczone. I musiałam niestety to usunąć. Nawlekam bajorek na igłę, tak jak koralik. I przyszywam w dwóch skrajnych punktach najpierw, czyli na początku i na końcu. I teraz będę formowała, mam nadzieję, że mi się uda, falę, która jest tutaj częścią tego ornamentu. Złoty medalion już mam wyhaftowany. Teraz przechodzę do przygotowania srebrnego, mniejszego medalionu.
Wzór, który mam narysowany wcześniej na folii, przenoszę teraz na ten srebrny medalion. Żeby się nie pomylić, mam koło siebie tutaj wzór wydrukowany. Teraz będę haftowała napis i w tym celu ponownie wykorzystam bajorek.
Tym razem muszę na bieżąco obcinać kawałki do przeszycia. Srebrnym medalion ozdobiłam haftem. Teraz będę łączyła dwa medaliony. Na złotym medalionie mam zaznaczony obszar, w którym ma zmieścić się ten mniejszy medalion. Wykorzystam na razie typowy klej biurowy. Chodzi o to, aby przymocować ten medalion do złotego. Tak, aby można było dalej pracować z nim. I teraz kolejną czynnością będzie przymocowanie bajorka wokół tego srebrnego medalionu. Tym razem wykorzystam nieco grubszy bajorek.
Niestety muszę wziąć inny odcinek, dlatego że tu jest skaza i niestety to będzie widoczne. Musi być całkowicie gładki, niezniszczony kawałek. Ten będzie idealnie pasował. Także będę mogła wyciąć odpowiednią długość. I przyszyć go. Medaliony mam wyhaftowane i przyszyte. Teraz będę wykonywała kolejne czynności. Na filcu ułożę sobie wzór, który wcześniej odrysowałam na folii. I zaznaczę skrajne odcinki promieni. Tak, abym wiedziała, w którym miejscu dalej przyszywać cekiny. Już mam odrysowane słoneczko. Zanim przyszyję medaliony, najpierw wykonam promienie z cekinów.
Najpierw wyznaczę sobie długość, jaką powinien mieć odcinek, czyli taki jeden najdłuższy promień. I teraz będę musiała to przyszyć. I kolejno będę przyszywała poszczególne promienie do filcu. Najpierw przyszywam te najdłuższe promienie, później będę przechodziła do tych środkowych.
Najkrótsze i najdłuższe promienie już mam. Teraz będę haftowała promienie pośrednie, czyli wypełnię te przestrzenie, które mi zostały. Promienie zostały wyhaftowane. Teraz najciekawszy moment. Połączę medaliony z promieniami. Najpierw sprawdzę, czy pasuje. Myślę, że wszystko jest ok. Zacznę od tego, że posmaruję tą część skórzaną klejem, tak żeby przytrzymać po prostu w miejscu medaliony, żeby nam się nie przesuwały. Myślę, że będzie wystarczająco to dużo. I mogę już zacząć przyszywać. Będę przyszywała do filcu, jednocześnie będę przyszywała bajorek, który będzie dookoła medalionu. W ten sposób będę musiała dookoła przyszyć bajorek i jednocześnie przyszywać medalion. Pozostało już tylko wyciąć zbędny filc i podszyć końce promieni. Na kolejny odcinek zapraszam 30 czerwca. Tym razem spotkamy się na obiedzie czwartkowym u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.